dzisiaj w Bydgoszczy otwarcie sezonu motocyklowego 2013. Spotkaliśmy się na hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka. Przejechaliśmy paradnie do Białych Błot i tutaj właśnie w gminie Białe Błota bawiliśmy się od godziny 14. Były koncerty, było poświęcenie motocykli. Naliczyliśmy ponad 3000 użytkowników jednośladów. Niesamowita impreza, która trwa nadal do północy. Cieszę się bardzo, że impreza, która już drugi raz rzędu się u nas odbyła, jest wspaniała, udana, wszyscy zadowoleni. Zapraszamy za rok do Białych Błot. Jesteśmy na otwarciu sezonu motocyklowego w Białych Błotach. Za nami jest strzelnica ASG, na której używamy replik broni airsoftowych, które są wykorzystywane do treningów oddziałów specjalnych. Uczestnicy otwarcia mogą skorzystać z tej strzelnicy i wypróbować naszą broń, którą również używamy na imprezach integracyjnych. Proszę Państwa, po raz drugi w ostatnim czasie udało nam się zorganizować połączony festyn majowy w gminie Białe Błota z otwarciem sezonu motocyklowego. No tym razem udało nam się też zaprosić prawdziwą gwiazdę, pana Andrzeja Rybińskiego. No mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni. Liczyliśmy na sporą frekwencję spoza Białych Błot i tak też się stało. Miłośnicy dwóch kółek dopisali. Mamy nadzieję, że imprezy wpiszą się na stałe w kalendarz Białych Błot i stanie się to naszą tradycją. Mam nadzieję, że dobrą tradycją.